Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj mam dla Was recenzję mega grubej i jakże wspaniałej książki pana Grzegorza Wielgusa. Jest to Pieśń pustyni, Ostrze, Erkal, tom pierwszy. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Initium. Już nieraz się przekonałam, że nie mało tego, że jest o nich co czytać, ale jest naprawdę w konkretach na wysokim poziomie co czytać. A przed Wami książka, która sprawi, że Wasze mięśnie pozostaną napięte od początku do końca powieści. Już sam zarys początku rozpoczyna się nagle, jakby ktoś nas teleportował tutaj do świata, gdzie trafiamy w sam środek pojedynku. Autor bardzo dokładnie i dosadnie opisał ból i uszkodzenia ciała, jakiego postacie doznają. Wiecie, to jest na tyle realistyczne, że te opisy po prostu nas bolą. Widać tutaj żarzącą się nienawiść, która działa, no, na pewno w obie strony. I mały cytat. Walka nie decydowała o tym, kto miał rację, tylko o tym, kto przetrwał. Słuchajcie, w głębi ducha nasza postać, no, nie jest tutaj tak słana, jaką w sumie wygląda. Jej niepokój rósł wtedy, kiedy zdała sobie sprawę, że jej przeciwnikiem było jeszcze dziecko, które nie zawahało się nawet ani na chwilę, żeby ją po prostu zastrzelić. Niestety w tej walce tylko jeden z nich mógł wygrać. I powiem Wam, że opisy, w jaki sposób ona pozbawiła go życia, były trochę niesmaczne i krwawe, ale powiem Wam, że no jednak miała powód, żeby to zrobić. Jeszcze wiele sytuacji wskazuje na to, że bohaterzy mają w sobie coś z dobroci, lecz by przetrwać, przeistoczyli się w maszynę do zabijania. Nie można zatem jednolicie ich szufladkować do dobrych albo tylko złych. Często obecne są tu też zwierzęce instynkty. Jednak chyba najbardziej zdziwiły mnie opisy przyrody. Pisarz dostrzega tutaj piękno natury oraz niebezpieczeństwo, jakie z niej wynika. Wiecie, on wspaniale je tutaj wpasował, jakby nie wiem, chciał może złagodzić siłę całego tego okrucieństwa, która tutaj, no niestety, ale prawie przez cały czas ma miejsce. Na szczęście nie zawiera wulgaryzmów, więc dodaje jej klasy i wdzięku. Mamy tu trochę postaci fantastycznych, ale aż same powiem Wam, że nasuwały mi się myśli, że w sumie mogłyby się nawet tutaj pojawić, bo jakoś tak było to zasugerowane. Książka, jak widzicie, jest gruba, ale jest to związane z tym, że miejsce, które jest ukazane, jest bardzo rozległe. Czas tu mija szybko, a postaci się przemieszczają. Najfajniejsze jest to, że wiele wątków pod koniec właśnie łączy się w jedną wielką całość. To, na co nie wiedzieliśmy, czy znamy odpowiedź, czy poznamy, poznajemy. Oczywiście powinien być tutaj kolejny tom, gdyż nasza opowieść tak naprawdę niby dobiega końca. Ale to, co jeszcze muszą zrobić, no zapewne pojawi się w następnej części, bo no, tego wymaga tutaj ta historia. Rozdziały są może troszkę długie, ale no nie dałoby się ich skrócić. Tak naprawdę no wciąż się tutaj coś dzieje i żeby zakończyć pewien etap, to muszą przez duże, duże rzeczy przejść, żeby niby był koniec, ale pociągnięty właśnie w kolejnym rozdziale. Ja czytam ją kilka dni, gdyż no, siłą rzeczy, chociaż ciekawa, to jednak, no przyznajcie, nie da się jej przeczytać na raz. Nie ma takiej mocy i siły, choćby nie wiadomo, jak najpiękniejsza była na świecie. Nie byłam w stanie jej przeczytać na raz, musiałam sobie rozłożyć to na kilka dni, ale jakkroć właśnie do niej wracałam, to było jak tak, otwieram i buch, wchodzę automatycznie do tego świata. Jestem tam i przypatruję się, co oni tutaj wyrabiają. No i znów byłam zestresowana, bo nie działo się tu dobrze. Ale książka jest naprawdę świetna. W ogóle premier miała 17 marca 2023 roku i jestem mega ciekawa, co się zadzieje w części drugiej. No bo no nie ma wyjścia, po prostu musi powstać. To wszystko tutaj na to wskazuje. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.